Uwaga, tu policja. Na podstawie przepisów prawa wzywa się osoby zebrane w tym miejscu do zachowania się zgodnego z prawem i opuszczenia tego miejsca. Informujemy, że w tym miejscu nie zostało zgłoszone żadne zgromadzenie. Wasze zachowanie jest niezgodne z prawem. Prosimy o opuszczenie tego miejsca. Naruszając przepisy, narażasz się na odpowiedzialność karną. Uwaga, tu policja. Na podstawie przepisów prawa wzywa się osoby zebrane w tym miejscu do zachowania zgodnego z prawem i opuszczenia tego miejsca. Informujemy, że w tym miejscu nie zostało zgłoszone żadne zgromadzenie. Nie ma kompromisu. Obrony matki ziemi. 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 Zrywa się osoby zebrane w tym miejscu. Zachowania się do tego sprawy. I opuszczenia tego miejsca. Nie ma kompromisu. Obrony matki ziemi. Nie ma kompromisu. Obrony matki ziemi. Nie ma kompromisu. Obrony matki ziemi. O opuszczenie tego miejsca. Naruszając przepisy, naraża się na odpowiedzialność tak. Obrony matki ziemi. Obronie matki ziemi. Nie ma kompromisu. Obronie matki ziemi. Nie ma kompromisu. W 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 obronie matki ziemi. Nie ma kompromisu. Matki ziemi, nie ma kompromisu. W obronie matki ziemi, nie ma kompromisu. W obronie matki ziemi, nie ma kompromisu. Zawsze z siostrami, nigdy z kopalniami. Zawsze z siostrami, nigdy z kopalniami. Zawsze siostrami, nigdy z kopalniami. Zawsze siostrami, nigdy z kopalniami. Zawsze z siostrami, nigdy z kopalniami. Zawsze z siostrami, nigdy z kopalniami. Zawsze z siostrami, nigdy z kopalniami.
naszą bronią! Solidarność! Naszą bronią! Solidarność! Naszą siłą! Solidarność! Uwaga, tu policja. Na podstawie przepisów prawa wzywa się osoby zebrane w tym miejscu do opuszczenia i blokowania jezdni. Informujemy, że w tym miejscu, na tej drodze, nie zostało zgłoszone żadne zgromadzenie. Wasze zachowanie jest niezgodne z prawem. Prosimy o zejście z jezdni i rozejście się. Policja, na podstawie przepisów prawa wzywa się osoby zebrane w tym miejscu do opuszczenia i blokowania jezdni. Informujemy, że w tym miejscu, na tej drodze, nie zostało zgłoszone żadne zgromadzenie. Wasze zachowanie jest niezgodne z prawem. Prosimy o zejście z jezdni i rozejście się. Uwaga, tu policja. Na podstawie przepisów prawa wzywa się osoby zebrane w tym miejscu do opuszczenia.
władza pozwoli na pozostawienie tego prawa, wyłaś osoby wybrane w tym miejscu do opuszczenia i blokowania jej. Informuję, że w tym miejscu, na tej drodze, nie zostało zgłoszone żadne zgromadzenie. Wasze zachowanie jest niezgodne z prawem. Prosimy o zejście z jezdni i rozejście się w kierunku Mokotowa. Naruszając przepisy, naraża się na odpowiedzialność karną. Uwaga, to policja. Na podstawie przepisów prawa wzywa się osoby zebrane w tym miejscu do opuszczenia i blokowania jezdni. Kocham cię, babciu! Informujemy, że w tym miejscu, na tej drodze, nie zostało zgłoszone żadne zgromadzenie. Wasze zachowanie jest niezgodne z prawem. Prosimy o zejście z jezdni i rozejście się w kierunku Mokotowa. Naruszając przepisy, naraża się na odpowiedzialność karną. Uwaga, to policja. Na podstawie przepisów prawa wzywa się osoby zebrane w tym miejscu do opuszczenia i blokowania jezdni. Informujemy, że w tym miejscu, na tej drodze, nie zostało zgłoszone żadne zgromadzenie. Wasze zachowanie jest niezgodne z prawem. Prosimy o zejście z jezdni i rozejście się, korzystając z chodniku w kierunku Mokotowa. Naruszając przepisy porządkowe, naraża się na odpowiedzialność karną. Uwaga, tu policja. Na podstawie przepisów prawa wzywa się osoby zebrane w tym miejscu do opuszczenia i nieblokowania jezdni. Informujemy, że w tym miejscu, na tej drodze, nie zostało zgłoszone żadne zgromadzenie. Wasze zachowanie jest niezgodne z prawem. Prosimy o zejście z jezdni i rozejście się, korzystając z chodniku w kierunku Mokotowa. Naruszając przepisy porządkowe, naraża się na odpowiedzialność karną. Uwaga, tu policja. Na podstawie przepisów prawa wzywa się osoby zebrane w tym miejscu do opuszczenia i blokowania jezdni. Informujemy, że w tym miejscu, na tej drodze, nie zostało zgłoszone żadne zgromadzenie. Wasze zachowanie jest niezgodne z prawem. Prosimy o zejście z jezdni i rozejście się, korzystając z chodników w kierunku Mokotowa. Naruszając przepisy, naraża się na odpowiedzialność karną. Uwaga, tu policja. Na podstawie przepisów prawa wzywa się osoby zebrane w tym miejscu do opuszczenia i blokowania jezdni. Informujemy, że w tym miejscu, na tej drodze, nie zostało zgłoszone żadne zgromadzenie. Państwo już mają, panowie mają. Wasze zachowanie jest niezgodne z prawem. Prosimy o rozejście się, korzystając z chodników w kierunku Mokotowa. Naruszając przepisy, naraża się na odpowiedzialność karną. Uwaga, tu policja. Na podstawie przepisów prawa wzywa się osoby zebrane w tym miejscu do opuszczenia i nieblokowania jezdni. Informujemy, że w tym miejscu, na tej drodze, nie zostało zgłoszone żadne zgromadzenie. Wasze zachowanie jest niezgodne z prawem. Prosimy o zejście z jezdni i rozejście się, korzystając z chodników w kierunku Mokotowa. Naruszając przepisy porządkowe, naraża się na odpowiedzialność karną. Nie chcę leżeć! 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 Nie chcę leżeć!
się tym obowiązkiem. Wreszcie to obowiązkie mamy. Co? Jeszcze raz. Absolution. Na podstawie przepisów prawa zrywa się osoby zebrane w tym miejscu do opuszczenia i nieblokowania jej. Informujemy, że w tym miejscu na tej drodze nie zostało zgłoszone żadne zgromadzenie. Wasze zachowanie jest niezgodne z prawem. Prosimy o zejście z jezdni i rozejście się, korzystając z chodników w kierunku Bokotowa. Naruszając przepisy, narażać się do odpowiedzialności. Ja mówię, że chcemy klimatycznej sprawiedliwości i że chcemy jej teraz, w tym momencie. Więc krzyczymy, what do we want? Climate justice! When do we want it? Now! What do we want? Climate justice! When do we want it? Now! What do we want? Climate justice! When do we want it? Now! No dobra, to teraz zróbmy tak, że osoby, które mają powyżej 21 roku życia, będą się pytały, czego chcemy, a osoby, które są młodsze, będą odkrzykiwały. Więc idzie do nas samba, więc będzie impreza, ale jeszcze się pościgajmy, zobaczymy, kto będzie głośniejszy, czy starsze osoby, czy młodsze. Więc ja poproszę może teraz kogoś starszego, bo ja nie mam powyżej 21 roku życia. Więc proszę się spytać, what do we want? What do we want? Dobra, głośniej, bo ja chyba słyszę, że starsze osoby tu wolno. No możemy sobie też na to odpowiedzieć. What do I do? Jak wygląda demokracja? Jak złapiecie kredę, to fajnie by było, żebyście napisali nią na chodniku coś, co Morawiecki nam zabiera, skurwiel, na tym szczycie Rady Europejskiej. Więc jak dorwiecie kredę, to napiszcie coś, czego nie będzie na ziemi. Napiszcie coś, z czego obrabowali was politycy, którzy udają, że dbają o nasze dobro. I zostawmy im tutaj taką laurkę. Zostawmy po sobie jakiś ślad. Tak, żeby wiedzieli, żeby pamiętali o tym, i to będzie ich wyrzut. Wszystko jest po drugiej stronie. Idzie do nas samba, bo plan jest taki, żebyśmy tutaj się pogrodzili,
nie? Bo nam to bardzo nie idzie. Więc kreśmy, co? Siłą ręce kobie. Siłą ręce kobie. To kobiety mają siłę. No to one mają siłę. Kobiety to czuję. Jak to rośnie z każdą chwilą? Natychmiastowe wejście z jedni i udanie się na chodniki. Ludzie! W przypadku nieporządkowania się polecenia wydane przez policję, policja podejmie interwencję. Chcecie klaskać? W przypadku niedostosowania się do poleceń wydawanych przez policję zostanie podjęta interwencja. Wzywam do opuszczenia tego miejsca osoby postronne, posłów, senatorów, dziennikarzy, przedstawicieli mediów, kobiety w ciąży oraz inne osoby posiadające immunitet. Kto nie skacze, ten za węgiem. Uwaga! Policja apeluje o natychmiastowe zejście z jezdni i udanie się na chodniki. W przypadku niepodporządkowania się poleceniom wydanym przez policję, policja przystąpi do interwencji. Wzywam do opuszczenia tego miejsca osoby postronne, posłów, senatorów, dziennikarzy, przedstawicieli mediów, kobiety w ciąży oraz inne osoby posiadające immunitet. Uwaga! Policja apeluje o natychmiastowe zejście z jezdni i udanie się na chodniki. W przypadku niepodporządkowania się poleceniom wydanym przez policję, policja podejmie zdecydowane działania. Wzywam do opuszczenia tego miejsca osoby postronne, posłów, senatorów, dziennikarzy, przedstawicieli mediów, kobiety w ciąży oraz inne osoby posiadające immunitet. 2020 pod tym względem był strasznie słaby. Nie można było się pobawić, więc my chcemy tutaj zostać i po prostu się świetnie bawić. Ale zanim się będziemy bawić, to pamiętajcie o tym, żeby mieć zapisany na ręce numer antyrepresyjny, w razie czego. A teraz puśćmy po prostu muzę. Puśćmy muzę i może rzeczywiście trochę potańczmy, co? Osoby postronne, posłów,
Uwaga, tu policja. Proszę o zejście z jezdni i udanie się na chodniki. W przypadku niepodporządkowania się poleceniom wydawanym przez policję zostanie podjęta interwencja. Wszystkie osoby zostaną wylegitymowane. Policja nie jest waszym przeciwnikiem. Prosimy o zachowanie spokoju. Wzywam do opuszczenia tego miejsca posłów, senatorów, dziennikarzy, przedstawicieli mediów, kobiety w ciąży oraz inne osoby posiadające immunitet. Prosimy o nieutrudnianie działań podejmowanych przez policję. Uwaga, tu policja. Proszę o zejście z jezdni i udanie się na chodniki. W przypadku niepodporządkowania się poleceniom wydawanym przez policję zostanie podjęta interwencja, wszystkie osoby zostaną wylegitymowane. Policja nie jest waszym przeciwnikiem. Prosimy o zachowanie spokoju. Wzywam do opuszczenia tego miejsca posłów, senatorów, dziennikarzy, przedstawicieli mediów, kobiety w ciąży oraz inne osoby posiadające immunitet. Prosimy o nieutrudnianie działań podejmowanych przez policję. Uwaga, tu policja. Proszę o zejście z jezdni i udanie się na chodniki. W przypadku niepodporządkowania się poleceniom wydawanym przez policję zostanie podjęta interwencja. Wszystkie osoby zostaną wylegitymowane. Policja nie jest waszym przeciwnikiem. Prosimy o zachowanie spokoju. Wzywam do opuszczenia tego miejsca posłów, senatorów, dziennikarzy, przedstawicieli mediów, kobiety w ciąży oraz inne osoby posiadające immunitet. Prosimy o nieutrudnianie działań podejmowanych przez policjantów. Uwaga, tu policja. Proszę o zejście z jezdni i udanie się na chodniki. W przypadku niepodporządkowania się poleceniom wydawanym przez policję zostanie podjęta interwencja. Wszystkie osoby zostaną wylegitymowane. Policja nie jest waszym przeciwnikiem. Prosimy o zachowanie spokoju. Wzywam do opuszczenia tego miejsca posłów, senatorów, dziennikarzy, przedstawicieli mediów, kobiety w ciąży oraz inne osoby posiadające immunitet. Prosimy o nieutrudnianie działań podejmowanych przez policjantów. Pierdolenia! Samoemisję! Do zniszczenia! Mamy dość! Pierdolenia! Uwaga! Tu policja! Proszę o zejście z jezdni i udanie się na chodniki. W przypadku niepodporządkowania się poleceniom wydawanym przez policję zostanie podjęta interwencja. Wszystkie osoby zostaną wylegitymowane. Prosimy o zachowanie spokoju. Wzywam do opuszczenia tego miejsca posłów, senatorów, dziennikarzy, przedstawicieli mediów, kobiety w ciąży oraz inne osoby posiadające immunitet. Prosimy o nieutrudnianie działań podejmowanych przez policjantów. A gdzie jesteś? Za którym kordonem?
Uwaga! Policja informuje. Osoby, które chcą opuścić nielegalne zgromadzenie, proszone są o podejście do policjantów z dokumentem tożsamości znajdującym się w kordonie od strony Mokotowa w celu przeprowadzenia czynności legitymowania. Po wykonanych czynnościach osoby zostaną zwolnione. Uwaga! Policja informuje. Osoby, które chcą opuścić nielegalne zgromadzenie, proszone są o podejście do policjantów z dokumentem tożsamości znajdujących się w kordonie od strony Mokotowa w celu przeprowadzenia czynności legitymowania. Po wykonanych czynnościach osoby zostaną zwolnione. Uwaga! Policja informuje. Osoby, które chcą opuścić nielegalne zgromadzenie, proszone są o podejście do policjantów z dokumentem tożsamości znajdujących się w kordonie od strony Mokotowa w celu przeprowadzenia czynności legitymowania. Po wykonanych czynnościach osoby zostaną zwolnione. Policja informuje. Osoby, które chcą opuścić nielegalne zgromadzenie, proszone są o podejście do policjantów z dokumentem tożsamości stających w kordonie od strony Mokotowa w celu przeprowadzenia czynności legitymowania. Po wykonanych czynnościach osoby zostaną zwolnione. To możecie podejść do kordonu i patrzeć jak przez tłok, przez szpary na dziewczyny, które tam robią korporne czerwonych w dół. Policja informuje. Osoby, które chcą opuścić nielegalne zgromadzenie, proszone są o podejście do policjanta z dokumentem tożsamości znajdującego się w kordonie od strony Mokotowa w celu przeprowadzenia czynności legitymowania. Po wykonanych czynnościach osoby zostaną zwolnione. Legitymowania. Po wykonanych czynnościach osoby zostaną zwolnione.
zgromadzenia. Proszone są podejście do policjantów z dokumentem tożsamości stojących w kordonie w kierunku Mokotowa w celu przeprowadzenia czynności legitymowania. Po wykonanych czynnościach osoby zostaną zwolnione. Uwaga! Policja informuje. Osoby, które chcą opuścić nielegalne zgromadzenie, proszone są o podejście do policjantów z dokumentem tożsamości stojących w kordonie od strony Mokotowa w celu przeprowadzenia czynności legitymowania. Po wykonanych czynnościach osoby zostaną zwolnione. Uwaga! Policja informuje. Osoby, które chcą opuścić nielegalne zgromadzenie, proszone są o podejście do policjantów z dokumentem tożsamości stojących w kordonie od strony Mokotowa w celu przeprowadzenia czynności legitymowania. Po wykonanych czynnościach osoby zostaną zwolnione. Uwaga! Policja informuje. Osoby, które chcą opuścić niezarejestrowane zgromadzenie, proszone są o podejście do policjantów z dokumentem tożsamości stojących w kordonie od strony Mokotowa w celu przeprowadzenia czynności legitymowania. Po wykonanych czynnościach osoby zostaną zwolnione. Uwaga! Policja informuje. Osoby, które chcą opuścić niezarejestrowane zgromadzenie, proszone są o podejście do policjantów z dokumentem tożsamości stojących w kordonie od strony Mokotowa w celu przeprowadzenia czynności legitymowania. Po wykonanych czynnościach osoby zostaną zwolnione. Uwaga! Policja informuje. Osoby, które chcą opuścić niezarejestrowane zgromadzenie, proszone są o podejście.
aktu z dokumentem tożsamości stojących w kordonie od strony Mokotowa w celu przeprowadzenia czynności legitymowania. Po wykonanych czynnościach osoby zostaną zwolnione. Uwaga! Policja informuje. Osoby, które chcą opuścić niezarejestrowane zgromadzenie, proszone są o podejście do policjantów z dokumentem tożsamości stojących w kordonie od strony Mokotowa w celu przeprowadzenia czynności legitymowania. Po wykonanych czynnościach osoby zostaną zwolnione. Stojących w kordonie od strony Mokotowa w celu przeprowadzenia czynności legitymowania. Po wykonanych czynnościach osoby zostaną zwolnione. Stojących w kordonie od strony Mokotowa w celu przeprowadzenia czynności legitymowania. Po wykonanych czynnościach osoby zostaną zwolnione. Poczekaj. Yeah!
Policja informuje osoby, które chcą opuścić niezarejestrowane zgromadzenie. Proszone są o podchodzenie do policjantów z dokumentem tożsamości stojącym w kordonie od strony Mokotowa w celu przeprowadzenia czynności legitymowania. Po wykonanych czynnościach osoby zostaną zwolnione. Teoretycznie pomysł był taki, żebyśmy za 20 minut kończyli i być może tak się stanie. To też będzie zależało od was, bo jeżeli się dobrze bawimy, to możemy tutaj zostać tyle, ile chcemy. Więc nie wiem, możemy sobie na przykład zmierzyć temperaturę. Jak się bawicie, kochani? Jeśli się dobrze bawicie, to robicie tak! Uwaga! Policja informuje osoby, które chcą opuścić niezarejestrowane zgromadzenie. Proszone są o podejście do policjantów z dokumentem tożsamości stojących w kordonie od strony Mokotowa w celu przeprowadzenia czynności legitymowania. Po wykonanych czynnościach osoby zostaną zwolnione. Za jakiś czas też sobie zaraz zmierzymy temperaturkę, jak się bawimy. Za 20 minut teoretycznie będziemy kończyć. A do tego czasu jeszcze trochę się pobawmy. Dobra, zanim się pobawimy, to może kilka słów. I kilka słów teraz powie Marta do nas. Dzień dobry. Słuchajcie, gratuluję i gratuluję wam, że
tacy, tyle macie... Przerywa. Już my... Tak? Nie. Ja zejdę. Halo, halo! Państwo dziennikarze, tu, to proszę się cofnąć. Proszę, proszę. Proszę, tu. Ci za mną są ważni, ja się tak jakoś zmniejszę. Słuchajcie, bardzo wam dziękuję i my, jak wiecie, my jesteśmy tu w roli służebnej i też żeby przeprosić, że zostawiamy wam świat, w którym same nie chcemy żyć, że nie rozumiałyśmy, nie wiedziałyśmy, nie słuchałyśmy. Ja mam 41 lat i sobie myślę, że zmarnowałam kupę czasu i że wy przede wszystkim ponosicie tego konsekwencje i bardzo mi przykro. I strasznie was przepraszam i we wszystkim wam pomogę, w czym tylko będę mogła. Bardzo dziękuję. I cały strajk kobiet jest z wami oczywiście. Dzięki bardzo. Hasło strajku kobiet to, z tego co pamiętam, wypierdalać. Więc może poskandujmy sobie. Wypierdalać! 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 CO2! Wypierdalać! CO2! Wypierdalać! CO2! Wypierdalać! CO2! Wypierdalać! CO2! Jak już jesteśmy tacy młodzi, buntowniczy i w ogóle niegrzeczni, że przeklinamy, to możemy jeszcze jedno poskandować z wulgaryzmami. Mamy dość pierdolenia! Są emisje! Do zmniejszenia! Mamy dość pierdolenia! Są emisje! Do zmniejszenia! Nie zarejestrowane zgromadzenie. Proszone są o podejście do policjantów z dokumentów tożsamości. Pierdolenia! Są emisje do zmniejszenia! Mamy dość! Pierdolenia! Są emisje do zmniejszenia! Policja informuje. Osoby, które chcą opuścić niezarejestrowane zgromadzenie, proszone są o podejście do policjantów z dokumentów tożsamości. Stojących w kordonie. Zgromadzenie jest legalne. Mamy prawo protestować. Do niczego się nie przyznajemy. Nie przyjmujemy mandatów. Nie udzielamy żadnych wyjaśnień. Wypierdalać! Oni nie mają prawa was spisywać, nie mają prawa wystawiać wam mandatów. Nie mają prawa was nękać. A jeżeli będą próbowali, no to wiadomo co będzie. No to będą mieli przejebane, no. Bo władza mija, a wstyd policja zostaje. Informuje. Bo władza mija, osoby, które chcą opuścić niezarejestrowane zgromadzenie, proszone są o podejście do policjantów z dokumentem tożsamości stojących w kordonie od strony Mokotowa w celu przeprowadzenia czynności legitymowania. Po wykonanych czynnościach osoby zostaną zwolnione. Żołnierzy i innych bandytów na usługach swych rządów. Zawsze nas jest więcej. Ludzi pragnących wolności, walczących o swoje prawa jest zawsze więcej. Nas jest więcej. I tyle. I proszę nie rozmawiać z policją. I tak się składa, że dzisiaj będziemy mam własne prawa bawiąc się. Tylko, że trochę tych naszych kolegów, którzy tam się bawią, policja chce z zewnątrz, więc możemy się przesunąć, rozsunąć, bo my... Policja informuje. Osoby, które chcą opuścić niezarejestrowane zgromadzenie, proszone są o podejście do policjantów z dokumentem tożsamości stojących w kordonie od strony Mokotowa w celu przeprowadzenia czynności legitymowania. Po wykonanych czynnościach osoby zostaną zwolnione. Uwaga! Policja informuje. Osoby, które chcą opuścić niezarejestrowane zgromadzenie, proszone są o podejście do policjantów z dokumentem tożsamości stojących w kordonie od strony Mokotowa w celu przeprowadzenia czynności legitymowania. Po wykonanych czynnościach osoby zostaną zwolnione. Zatyczki powinniśmy tak. Uwaga! Policja informuje. Osoby, które chcą opuścić niezarejestrowane zgromadzenie, proszone są o podejście do policjantów z dokumentem tożsamości stojących w kordonie od strony Mokotowa w celu przeprowadzenia czynności legitymowania.
Po wykonanych czynnościach osoby zostaną zwolnione. Uwaga! Policja informuje. Osoby, które chcą opuścić niezarejestrowane zgromadzenie, proszone są o podejście do policjantów z dokumentem tożsamości stojących w kordonie od strony Mokotowa w celu przeprowadzenia czynności legitymowania. Po wykonanych czynnościach osoby zostaną zwolnione. Proszę, żeby to się ustawiło pierwsze, bo ja mam pierwsze kolejne.
Zróbmy kółko, a kolejne pary się ustawiają. Stawajcie. Stawajcie, stawajcie. No, no, mamy trochę par. I dołącza więcej, więc się rozsuwajmy, rozsuwajmy się tak, żeby zamknąć koło. No, chodźcie jeszcze, ktoś może z chodnika jeszcze do nas dołączy. Idziemy w kółko, tak żeby się zamknęło koło. Tak, idźcie do przodu jeszcze, bo tam się cisną. Cisną się, powiększmy kółko. Słychać mnie? O, słychać mnie. Dobra. Okej, dobra. To kilka, dobra, stop. Czy każdy, kto chce tańczyć, się zmieści w kółku? Tak, najpierw włączymy, jak nam się nie będzie podobało, tak? Tańczymy.
Uwaga! Policja informuje! Mokotowa w celu przeprowadzenia czynności legitymowania. Po wykonanych czynnościach osoby zostaną zwolnione. Ale ja chcę na Gdańsk, kurwa, nie na Mokotów. Uwaga! Policja informuje. Osoby, które chcą opuścić niezarejestrowane zgromadzenie, proszone są o podejście do policjantów z dokumentem tożsamości stojących w kordonie od strony Mokotowa w celu przeprowadzenia czynności legitymowania. Po wykonanych czynnościach osoby zostaną zwolnione. Dobra, słuchajcie, teraz jest ten moment, w którym mamy wybór. Pewnie katastrofa klimatyczna się zbliży do nas i już będzie naprawdę źle, to nie będziemy mieć wyboru. Ale teraz mamy wybór. I słuchajcie, możemy zostać tutaj i usiąść na tej pięknej jezdni pomalowanej z tymi wyrzutami sumienia dla pana Morawieckiego i nadal się tutaj bawić, i nadal tutaj śpiewać i po prostu czekać, aż policja nas zniesie albo zrobi z nami nie wiadomo co. A jeśli ktoś nie chce zostawać, jeżeli ktoś nie chce usiąść tutaj i walczyć o klimat do samego końca, to może się kierować na plac na Rozdrożu i stamtąd pójść na Solidarnościówkę na Wilczą. To są takie dwie opcje. To są bardzo dwie dobre opcje. Więc można albo wybrać chodnik, albo wybrać Solidarnościówkę. Tak. I tam też pewnie będą siedziały głównie osoby, które chcą zostać. Możemy też sobie klapnąć tutaj, gdzie jesteśmy. Bo z tamtej strony już policja jakaś chce tak nas spychać, a my nie chcemy się tak zepchnąć, bo to jest nasza walka i będziemy walczyć do samego końca. Więc tak. Dziękujemy za zabawę. Uwaga! Policja informuje. Osoby, które chcą opuścić niezarejestrowane zgromadzenie, proszone są o podejście do policjantów z dokumentem tożsamości stojących w kordonie od strony Mokotowa w celu przeprowadzenia czynności legitymowania. Po wykonanych czynnościach osoby zostaną zwolnione. I can't.
Uwaga! Policja informuje.
Osoby, które chcą opuścić niezarejestrowane zgromadzenie, proszone są o podejście do policjantów z dokumentem tożsamości stojących w kordonie od strony Mokotowa w celu przeprowadzenia czynności legitymowania. Po wykonanych czynnościach osoby zostaną zwolnione. Uwaga! Policja informuje. Osoby, które chcą opuścić niezarejestrowane zgromadzenie, proszone są o podejście do policjantów z dokumentem tożsamości stojących w kordonie od strony Mokotowa w celu przeprowadzenia czynności legitymowania. Po wykonanych czynnościach osoby zostaną zwolnione. Solidarność naszą bronią. Uwaga! Policja informuje. Osoby, które chcą opuścić niezarejestrowane zgromadzenie, proszone są o podejście do policjantów z dokumentem tożsamości stojących w kordonie od strony Mokotowa w celu przeprowadzenia czynności legitymowania. Po wykonanych czynnościach osoby zostaną zwolnione. Dobranoc. Na Wilczon. To razem może idźmy grupą. A, tylko na razie musimy czekać. Na Wilczon. Trzeba? No tak. Co?
Policja informuje. Osoby, które chcą opuścić niezarejestrowane zgromadzenie, proszone są o podejście do policjantów z dokumentem tożsamości stojących w kordonie od strony Mokotowa w celu przeprowadzenia czynności legitymowania. Po wykonanych czynnościach osoby zostaną zwolnione. Uwaga! Policja informuje. Osoby, które chcą opuścić niezarejestrowane zgromadzenie, proszone są o podejście do policjantów z dokumentem tożsamości stojących w kordonie od strony Mokotowa w celu przeprowadzenia czynności legitymowania. Po wykonanych czynnościach osoby zostaną zwolnione. Zobaczmy jeszcze cię!
jeszcze raz ten skończony. That's okay.
Dobra, Bela, co? Thank you.
zająć się spacerem na Pytałem, że policjant do policjanta mówił, że zatrzymujemy osoby, które nie mają 13 lat. Thank you.
Thank you.
mamy jakieś ideę. Pan już jestem do tego. To jest okej, to jest okej, to jest okej. Nie będą stąd schodzić. Nie schodzą, no ale... Ale oni wie, to wie, ale wie pani, że jakie mogą być konsekwencje? To są darmowe. No nie szkoda, to się już lepiej zeszło. Może pani, ale może pani zostawiać. Może są chłopie. Jak pan uważa, ale... Cześć, jest tylko krótki komunikat, że prawdopodobnie jeżeli będziecie tu siedzieć, to zostaniecie zniesieni. I jeżeli macie taką decyzję, macie taką gotowość, żeby tu zostać, to zostańcie. A jeżeli ktoś by nie chciał tego robić, to proszę, proszę wyjść i się wylegitymować i wyjść za kordon. Ale po prostu chyba nie ma sensu, żeby pan z nami rozmawiał dłużej, bo tutaj ludzie świadomie siedzą i wiedzą, po co to są. Więc jeszcze raz tylko bym powtarzam, że jeżeli nie chcielibyście być wyniesieni, no to opuśćcie, a jeżeli chcecie, to zostańcie. Dziękujemy panu bardzo i tyle. Siła! Ludzie! Ludzie!
to czuję. Jak to rośnie z każdą chwilą. Siła! Ludzie! Ludzie! Siła! Uwaga! Tu policja! Prosimy o nieblokowanie i natychmiastowe zejście z jezdni. W przypadku niepodporządkowania się poleceniom wydawanym przez policję zostaną użyte prawem przewidziane środki przymusu bezpośredniego. Ponadto wzywam do opuszczenia tego miejsca posłów, senatorów, dziennikarzy, przedstawicieli mediów, kobiety w ciąży oraz inne osoby posiadające immunitet. Uprzedzam, że policja nie ponosi odpowiedzialności materialnej za szkody powstałe w mieniu w wyniku użycia środków przymusu bezpośredniego. Uwaga! Tu policja! Prosimy o nieblokowanie i natychmiastowe zejście z jezdni. W przypadku niepodporządkowania się poleceniom wydawanym przez policję zostaną użyte prawem przewidziane środki przymusu bezpośredniego. Ponadto wzywam do opuszczenia tego miejsca posłów, senatorów, dziennikarzy, przedstawicieli mediów, kobiety w ciąży oraz inne osoby posiadające immunitet. Uprzedzam, że policja nie ponosi odpowiedzialności materialnej za szkody powstałe w mieniu w wyniku użycia środków przymusu bezpośredniego. Uwaga! Tu policja! Prosimy o nieblokowanie i natychmiastowe zejście z jezdni. W przypadku nieporządkowania się poleceniom wydawanym przez policję zostaną użyte prawem przewidziane środki przymusu bezpośredniego. Ponadto wzywam do opuszczenia tego miejsca posłów, senatorów, dziennikarzy, przedstawicieli mediów, kobiety w ciąży oraz inne osoby posiadające immunitet. Uprzedzam, że policja nie ponosi odpowiedzialności materialnej za szkody powstałe w mieniu w wyniku użycia środków przymusu bezpośredniego. Uwaga! Tu policja! Prosimy o nieblokowanie i natychmiastowe zejście z jezdni. W przypadku niepodporządkowania się poleceniom wydawanym przez policję zostaną użyte prawem przewidziane środki przymusu bezpośredniego. Ponadto wzywam do opuszczenia tego miejsca posłów, senatorów, dziennikarzy, przedstawicieli mediów, kobiety w ciąży oraz inne osoby posiadające immunitet. Uprzedzam, że policja nie ponosi odpowiedzialności materialnej za szkody powstałe w biegu w wyniku użycia środków przymusu bezpośredniego. Uwaga! Tu policja! Prosimy o nieblokowanie i natychmiastowe zejście z jezdni. W przypadku niepodporządkowania się poleceniu wydanym przez policję zostaną użyte prawe przewidziane środki przymusu bezpośredniego. Uprzedzam, że policja nie ponosi odpowiedzialności materialnej za szkody powstałe w mieniu w wyniku użycia środków przymusu bezpośredniego. Ponadto wzywam do opuszczenia tego miejsca posłów, senatorów, dziennikarzy, przedstawicieli mediów, kobiety w ciąży oraz inne osoby posiadające immunitet. Blokowanie i natychmiastowe zejście z jezdni. W przypadku niepodporządkowania się poleceniom wydanym przez policję zostaną użyte prawem przewidziane środki przymusu bezpośredniego. Ponadto wzywam do opuszczenia tego miejsca posłów, senatorów, dziennikarzy, przedstawicieli mediów, kobiety w ciąży oraz inne osoby posiadające immunitet.
nastolatki są mądrzejsi od moich policjantów. Proszę zejść z nim. Proszę zejść z nim. Proszę na chodnik. Dlaczego nie ma kościoła, gdzie Radio Maryja jest? Tam powinniście iść. Wiem, że nikt tam nawet nie chodzi. Tutaj te osoby. Bardzo proszę, proszę się odsunąć. Proszę się odsunąć. Proszę się odsunąć. Bardzo proszę się odsunąć. Proszę się odsunąć. Krok do tyłu, proszę. Krok do tyłu. Proszę się odsunąć. Trzymamy. Do przodu. Jeszcze, jeszcze. Proszę nie utrudniać. Niech pan trzyma bezpieczną odległość, niech się pan odsunie trochę. Legitymacja prostowa jakaś jest? Jest, jest. Odciągnie mnie do przodu, bo to... Dziękuję. Tak, niech pan się odsunie. Niech pan się odsunie. Awanturowania. Dziękuję. Dobra, pan Kasik też jest zabierając? Nie, my już możemy wyjść.
słyszałem, bo pan sobie zadanie mówił. I pan sobie zażyczył. Tylko tu przyjdziemy. Dobra.
Cofnij trochę tam. No to.